cóż to za biały kruk w moje ręce trafił. Ja wiem, że to wszystko brzmi dość zabawnie, jak tak się ekscytuję tego typu rowerami, zwłaszcza dla tych z Was, którzy znają mój drugi kanał i wiedzą, na jakich rowerach jeżdżę i co mnie sportowo, nazwijmy to, interesuje. Natomiast fakt jest faktem, w tym roku dorwać któryś z ciekawszych, ale popularnych modeli rowerów jest naprawdę bardzo, bardzo trudno, więc nowy Cross Trans 8 z damską ramą to naprawdę jest coś, co nie trafia się często i też prawda jest taka, że znowu rower, który trafia w moje ręce, jest w zasadzie rowerem już sprzedanym i zaraz go po prostu nie będzie, więc dostałem tylko informację, że jest chwila, żeby mu się przyjrzeć bliżej, wam go zaprezentować i rower zaraz znika i tak jest w tym roku w zasadzie z większością rowerów. Ja też czekam, aż to się wszystko uspokoi i unormuje, bo po prostu ciężko jest prowadzić ten kanał w takiej sytuacji, gdzie tych rowerów jest naprawdę mało. W każdym razie, wracając do tematu i kończąc tę dygresję pączkującą. Nowy Trans 8.0 z damską ramą. Cóż, to nie jest mój typ rowerów, natomiast muszę przyznać, że chyba to nowe malowanie i nowa rama w Transach jest najładniejszą w historii modelu. Bardzo minimalistyczna. Cross w tym roku zmienił w ogóle grafiki. Teraz mamy tak naprawdę napis Cross, taki dość dyskretny, czarny. I u góry mamy oznaczenie modelu takimi czarnymi literkami, czyli Trans. I pod spodem jest cyfra, która pokazuje nam, jaki to jest konkretnie wariant. Proste, minimalistyczne, nie rzuca się w oczy, zwłaszcza w takim kolorze. Zresztą kolor jest bardzo ładny, jest w połysku, bardzo łatwy do utrzymania w czystości. Myślę, że naprawdę wygląda ładnie. No rzadko mi się to zdarza w przypadku crossów, ale muszę przyznać, że ten kolor mi się po prostu podoba. Co ciekawego, jeżeli chodzi o rozwiązania takie techniczne, użytkowe w Transie 8.0? Mamy oczywiście to, co w rowerach trekkingowych nam się pojawia, czyli mamy pełne błotniki, mamy bagażnik, to wszystko wykorzystuje te fabryczne mocowania, które się w tym rowerze znalazły. Jest też oczywiście podpórka, mamy amortyzowany wspornik siodła. Co jest ważne, myślę, dla wielu osób, to nie mamy tutaj mocowania do koszyka na bidon. I myślę, że dla wielu osób to może być ważna informacja. Mocowanie jest tylko pod spodem. Czyli jeżeli chcielibyście tutaj wsadzić sobie bidon w tym rowerze, to nie ma tutaj tradycyjnych mocowań u góry. Jest tylko i wyłącznie mocowanie jedno pod spodem, co może być trochę bardziej skomplikowane i bardziej problematyczne. Warto o tym pamiętać, że tutaj nie ma tego mocowania chociażby pod sztycą. Jeżeli chodzi o osprzęt w tym rowerze, no to mamy tutaj komponenty, które troszeczkę nam łączą i mieszają grupy, ponieważ mamy tylną przerzutkę Shimano Deore w wariancie do rowerów trekkingowych, ale już z przodu nie jest to Deore, tylko jest to przerzutka Shimano Acera i jest ona zestawiona z pozagrupową korbą Shimano. Korba o trzech przełożeniach, pewnie dla wielu osób to ważne, bo w dzisiejszych czasach coraz częściej w rowerach na przykład crossowych już się rezygnuje z trzech blatów, a wiem, że w rowerach trekkingowych jest duże grono zwolenników tego, żeby jednak trzy blaty się w rowerze znalazły. Co dalej? Mamy oczywiście hydrauliczne hamulce. W przypadku tego roweru są to hydrauliczne hamulce Shimano, jeden z podstawowych modeli, ale jednak jest to hydraulika od Shimano z wszystkimi plusami tego rozwiązania, czyli przede wszystkim dość prostym jak na hamulce hydrauliczne, serwisem, dużą dostępnością części i generalnie rzecz biorąc z prostotą i bezawaryjnością, a przede wszystkim siła hamowania, modulacja do tego roweru jest moim zdaniem absolutnie wystarczająca. Manetki Alivio, jak widać na załączonym obrazku. Jeżeli chodzi jeszcze o takie kluczowe komponenty w przypadku tego roweru, no to mamy oczywiście amortyzator SR Santor. Jest to amortyzator z bardzo prostą blokadą w formie takiego pokrętła na koronie. Ona jest w pewnym stopniu stopniowa, więc można by ją traktować troszeczkę jako regulację twardości. Natomiast jest to widelec sprężynowy, nie ma sprężyny powietrznej, więc musimy bazować na takiej twardości, jak producent nam tutaj założył. Faktycznie przydałby się widelec powietrzny, ale te tylko w jeszcze wyższych wariantach. Co dalej? Jest prądnica w przednim kole, jest to prądnica Shimano. Ona oczywiście zasila nam oświetlenie aksa. Jest to oświetlenie LED-owe, które w tym rowerze się znalazły. No tutaj widać kabelki. No nie powiedziałbym, żeby one były jakoś wybitnie dobrze zaizolowane, ale to jest element, moim zdaniem, do poprawki. No nie wyobrażam sobie, żeby tego nie wrzucić w jakąś koszulkę termokurczliwą, bo nie wygląda to tak, że chciałbym tym na deszcz wyjechać. Oczywiście z tyłu również jest lampka, również jest to lampka aksy podpięta do tego samego źródła zasilania. Jeżeli chodzi o koła, no to mamy tutaj z ciekawszych rzeczy, a może bardziej ważnych dla Was, to mamy założone piasty Shimano Deore i co ważne, są to piasty, jak widać, już pod center locka. Kokpit w tym rowerze. Mamy kierownicę giętą
łamaną, jest regulowany wspornik kierownicy, jak widać. Tak jak wam wcześniej mówiłem, jest amortyzowany wspornik siodła. Nie jestem fanem tego rozwiązania, ale wiem, że są zwolennicy. Siodełko jest żelowe, dość miękkie. W przypadku tego typu rowerów cross stosuje siodła Cell Look-In już od długiego czasu. No i mamy, tak jak mówiłem, bagażnik. Jest to bagażnik, do którego dopasujecie takie zwykłe torby przypinane rzepami. No generalnie biorąc, torby uniwersalne. Nie jest to bagażnik, który ma jakiś własny dedykowany system szyny mocującej. No i w zestawie są też ekspandery takie gumowe do przyczepienia sobie na przykład jakiegoś bagażu czy tym podobnych elementów. Nie ma tutaj, co ważne, już takiej klapki na sprężynkę, która lubi się tłuc na dziurach i generalnie biorąc nie jest zbyt szczęśliwym rozwiązaniem. Tutaj są po prostu fabryczne gumowe ekspandery. Oczywiście one są uniwersalne, czyli w razie czego można je sobie zastąpić. No i z tyłu jeszcze jest lampka odblaskowa. Taki element uzupełniający. Wszyscy wiemy, że zgodnie z przepisami lampka odblaskowa również w rowerze znaleźć się powinna. Na koniec plusy, minusy i rozmiar. Jeżeli chodzi o plusy i minusy, to paradoksalnie w tym roku wydaje mi się, że to, co ten rower oferuje w cenie około 3,5 tysiąca złotych na tle konkurencji tej takiej trochę bardziej markowej i trochę bardziej zachodniej, to nie jest tragedia. Ma swoje mankamenty, natomiast patrząc po tym, jak drogie są te rowery, to ta cena fabryczna, cena wyjściowa, katalogowa nie jest dla mnie w jakiś sposób szokująca. Rower wygląda nieźle, ma swoje wpadki, chociażby te kabelki, które są po prostu moim zdaniem źle wykończone i trzeba to będzie samemu poprawić, żeby to miało ręce i nogi. Natomiast takie kluczowe elementy do naszej jazdy, czyli ta chociażby przerzutka Deore, te hamulce Shimano, to są rzeczy, które będą nam się tutaj sprawdzały. Oczywiście jest trochę oszczędności, jak popatrzycie na korbę, która jest tutaj korbą na kwadrat, jak popatrzycie na przykład na bardzo, bardzo taki tani, podstawowy, ten regulowany wspornik siodła, to oszczędności się tutaj znalazły, natomiast wydaje mi się, że w wielu aspektach ten rower, zwłaszcza w tym roku, się broni. Natomiast oczywiście wy sami ocenicie, czy jest wart swojej ceny, czy jej wart nie jest. Jeżeli chodzi o kwestie rozmiarowe, to jest M-ka, tak jak mówiłem, rama jest damska, więc w przypadku tej M-ki do 1,70 m moim zdaniem max. Powyżej 1,70 m trzeba by już dobierać damską L-kę. Pamiętajcie, że mówimy o rozmiarze damskim. W przypadku męskiej rozmiarówki transa jest to troszeczkę inaczej. Tam M-ka spokojnie powyżej 1,70 m wystarcza.